Proponuję, żebyśmy rozpoczęli nasze wołanie do Pana od dziękczynienia zapisanego w słowach pieśni pod numerem 620. 620. Pochwal mój duchu mocarza wielkiego wszechświata. Pochwal mój duchu mocarza wielkiego wszechświata. Niechaj się w sercu mym prośba z podzięką przeplata. Górę się zwróć, w psalmie i harfo się zbudź. Niechaj pieśń w niebo ulata. Pochwal mój duchu mocarza, co ziemi obroty sprawia i w niebo orlimi podnosi cię loty, który ci dał w dobrach rozlicznych twój dział swojej ojcowskiej szczodroty. Pochwal mocarza, co cudnie cię tak ukształtował, zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował. Wśród iluż twóg wielki, potężny ten Bóg ciebie pod skrzydła swe chował. Pochwal mój duchu mocarza, co ci błogosławił, który w strumieniach miłości się tobie objawił. Duchu mój miej w Boga pamięci wciąż swej, byś jego wszechmoc rad sławił. Pochwal mój duchu mocarza i wznieś mu śpiewanie. Wszystkim, co życie ma wespół, zwróć doń swe błaganie. On światłem twym, chwalmy więc sercem go swym. Amen, tak niechaj się stanie. Otwórzmy psalm 139 na stronie 1568. 1568, gdzie się będziemy modlili się słowami kolejnych psalmów. Ja rozpocznę, a części cofnięte o akapit proszę, żebyście wy zmawiali. Psalm 139. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę?
Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, a gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak wielka jest ich liczba. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Psalm 145. Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu, i błogosławić imieniu Twemu na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu Twego i cudowne sprawy Twoje. Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radośnie opiewać. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech mówią o chwale Królestwa Twego i niech opiewają potęgę Twoją. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują. Niech usta moje głoszą chwałę Pana. Psalm 146. Alleluja, alleluja, chwal duszo moja Pana.
Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nic pomóc nie może. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Siostry i bracia, my wznosimy modlitwę do Pana w pieśni, psalmach. Będziemy to czynili słowami litanii. Ale chciałbym, żebyśmy przy końcu 2019 i u początku nowej dekady i u początku nowego roku 2020 posłuchali modlitwy tego, o którym dzisiaj słyszeliśmy świadectwo z listu do Hebrajczyków na nabożeństwie o godzinie 16. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. To znaczy, że Jego słowo, Jego modlitwa nigdy nie zamilkła. Ona jest, ona trwa i ona obejmuje swoją mocą każdego człowieka, także nas zgromadzonych dzisiaj w tym miejscu. Wsłuchajmy się w tę modlitwę Pana Jezusa, pamiętając, że to jest modlitwa o każdą i każdego z nas, tutaj obecnych i wszystkich, którzy o Nim myślą i o tych, którzy o Nim jeszcze nie myślą albo już nie myślą. Pan Jezus tak modli się. Ewangelia Jana, 17 rozdział. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszystkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Albowiem ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko Twoje, moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie,
a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Bądź na
żadnych chorób, drożyzny i głodu, od wojny i przelewu, od przemocy i nienawiści, od pożarów i powodzi, od śmierci wiecznej, zachowaj nas, Panie Boże. Przez Twe święte narodzenie, przez Twą mękę śmiertelną i pochód chwały, przez Twój krzyż i śmierć Twoją, przez święte Twe zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, dopomóż nam, Panie Boże. Ostatni naszej niedoli w sądzie ostatecznym, zachowaj nas, Panie Boże. My, ludzie biedni, grzeszni, prosimy Cię w naszych potrzebach. Wysłuchaj nas, Panie Boże. Ochraniaj swój święty Kościół chrześcijański, rządź nim i prowadź go. Zachowaj dziewczyn, biskupów, księży, diakonów oraz sługi, służebnice swego Kościoła w czystości słowa i świętości życia. Wysłuchaj nas, Panie Boże. Strzeż Kościół swój od najemników. Oddalaj od nas wszelkie zgorszenia i rozdwojenia. Wszystkich błądzących i zagubionych sprowadź z powrotem na drogę prawdy. Zdepcz szatana pod nogi nasze. Poślij wierne sługi na swoje żniwo. Daj swemu słowu moc i ducha świętego. Pomóż i pociesz wszystkich bojaźliwych dla imienia Twego prześladowanych. Wysłuchaj nas, Panie Boże. Udziel pokoju i ducha pojednania wszystkim narodom świata, wszystkich, którzy nami rządzą i chronią nas w naszej ojczyźnie, w naszym kraju, w naszej miejscowości, strzeż i błogosław. Wysłuchaj nas, Panie Boże. Pokaż swą pomoc wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie i niebezpieczeństwie. Miej w opiece matki oczekujące dzieci. Daj im zdrowie i radosne pociechy. Strzeż od złego wszystkie dzieci i bądź Ty sam lekarzem dla wszystkich chorych. Bądź ze wszystkimi osamotnionymi, niewinnie uwięzionymi. Ochraniaj i opatruj wszystkie wdowy, wdowców, sierotów. Zmiłuj się nad wszystkimi ludźmi. Odpuść naszym nieprzyjaciołom, prześladowcom i bluźniercom. I dopomóż im do nawrócenia. Wysłuchaj nas, Panie Boże. Daj wzrost i urodzajność w swoim czasie. Owocom i płodom rolnym naszych kół i miej w opiece ludzi przebywających na morzach i w powietrzu. Tobie polecamy zakłady pracy, biura, szkoły, wszystkich ludzi pracujących. Wysłuchaj nas, Panie Boże.
przede wszystkim błogosławionego, dobrego, nowego roku pańskiego 2020. A tu wjazdu dzisiaj nie było, nie? Nie, nie się robiło. Nie, nie wiem, ale jakoś się zastawiłem. Zastawiłem. Ale muszę podnieść się wam. Rączką. Tak. A ja mówię, to jest pilota. Ty rzucisz krzesełka wejść? Jakby się mogli. Tak, no to jest. Tak. No jest. Jest. Niech Bóg błogosławi. Bardzo dziękuję.